Czy mieszkańcy Zakopanego zbojkotują stację benzynową syna burmistrza? Harnasie pod Wielką Krokwią. Tydzień jaskiniowy po raz pierwszy odbył się w Polsce. Towarzyskie zawody hippiczne w Ludźmierzu. Nie, no jest je tak, że górole tam męczą te konie, tak widzicie. Tu się konia traktuje jak dziecko, a nie gadając ci zła babie. Dużo lepiej jako własną babę. Nie tylko Tatry. Przewodnik po Podtatrzu. Renata Wdówka, sołtyska Chabówki. Rozpoczęcie tej budowy, jak większość inwestycji syna burmistrza Zakopanego, wzbudziło kontrowersje. Zaskakujący był fakt, że inwestor otrzymał nie tylko warunki zabudowy, ale również decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla stacji benzynowej. Miała ona powstać obok zabytkowego pomnika Chałubińskiego i lasu, który jest pomnikiem przyrody. Kierowcy ostrożnie przyglądają się nowej stacji. Na spróbowanie zatankowałem, ale nie powiem, był dobre paliwo, także nie narzekam. Stacja działa od przeszło tygodnia. Właściciel kusi kierowców najniższą ceną benzyny w Zakopanem. Jak na razie chętnych jednak jest niewielu. W porównaniu z ruchem na sąsiedniej stacji można powiedzieć, że panuje tu błogi spokój. Czy pan tankuje na stacji, nowej stacji Shella? Nie. Dlaczego? No dlatego, że po prostu wiem o tym, że jest zbudowana w sposób chyba urągający procedurom, przepisom i no po prostu nie godząc się z tym, nie mogę zaprotestować w inny sposób legalny, więc przynajmniej bojkotuję tę stację. Były zakopiański radny namawia do masowego bojkotu stacji. Zachęcam swoich przyjaciół i znajomych, wykorzystując m.in. internet, do tego, aby zbojkotować tankowanie na stacjach benzynowych Shella, m.in. tutaj głównie stacje w Zakopanem, ale i również i na terenie całego kraju. Sam osobiście już nie będę na tych stacjach tankował. Rzecznik firmy Shell, do którego zwróciliśmy się z pytaniem o to, czy wie, na jakim terenie stoi stacja i czy firma czuje się zagrożona jej bojkotem, przysłał lakoniczną, szablonową odpowiedź. Szanujemy prawo do wyrażania własnych opinii. Chciałbym podkreślić, że wszystkie operacje Shell są przeprowadzane z poszanowaniem najwyższych standardów prawa i w zgodzie z normami środowiska naturalnego. Właściciel działki umywa ręce. Koncern Shell wynajął to ode mnie i myślę, że no, oczywiście mieszkańcy mają prawo protestować. Nie wiem, czy to jest jak liczne grono jest protestujących. Ale myślę, że koncern, to musieliby coś bardziej spektakularnego zrobić, żeby koncern odczuł taki protest. To pan zadecydował, że tam będzie stacja benzynowa. Ja zadecydowałem i ja podpisałem umowę dzierżawy. Ja zmierzam do tego, że ja nie odbieram tego protestu jako skierowanego do mnie, tylko protest przeciwko Shellowi, firmie, która prowadzi tą stację. No, firma nie sądzi, żeby bankrutowała przez jedną stację, no, bo takich stacji to mają tysiące. Wielka Krokiew w Zakopanem to miejsce znane ze zmagań sportowych. W sobotę stała się jednak sceną, na której zaprezentowano niezwykłe widowisko. Harnasie to próba połączenia poematu symfonicznego Krzesany Wojciecha Kilara i baletu Harnasie Karola Szymanowskiego. Biorąc pod warsztat te dwa dzieła, zestawiłam je w taki sposób, w którym ukazujemy najpierw abstrakcyjność dzieła Kilara, i też skupiamy się na ruchu właśnie w bardzo abstrakcyjny sposób. Nie ma tam historii, jest to bardziej taka obserwacja natury, która jest nieodzownym takim atrybutem tak naprawdę Tatr. W Harnasiach skupiamy się bardziej na librecie, które jest to jakby charakterystyczne, jest nieodzownym elementem takich starych baletów, w których jest wytyczone, co się dzieje, jaka scena następuje, po jakiej. I właśnie są dwa duże obrazy. Jest to obraz na hali i jest to obraz w karczmie. Symboliczną scenografię przygotowała para zakopiańskich artystów, Marcin i Magdalena Żąsowie. Spektakl był zapowiedzią festiwalu Muzyka na Szczytach, który odbędzie się we wrześniu. Wzięło w nim udział ponad 40 tancerzy z całej Polski. Przez miesiąc przebywali w Zakopanem, aby lepiej się poznać i zgrać. Efekt obejrzało około 1000 widzów. Ta liczba zaskoczyła samych organizatorów. Chętnych było więcej niż biletów.
Nie wszyscy jednak wytrwali do końca. Widowisko było szeroko komentowane zarówno w internecie, jak i w Zakopanem. Nie podobał mi się ten pierwszy odcinek, Krzesany, gdzie choreografia przedstawiała sobą taki rodzaj porannej gimnastyki. Paru panów i pań, zdaje się, trudno rozróżnić. Tak sobie chodziło tam i sam. Inscenizację Harnasi, to odebrałem znacznie lepiej. Było ciekawiej i z pomysłem wymyślona choreografia. Natomiast sama zasada trochę nie do końca mi się podobała. To znaczy, jak za życia Szymanowskiego nie mógł on się doczekać inscenizacji scenicznej baletu i grano go wyłącznie z orkiestrą symfoniczną, solistą i chórem, tak teraz zrobiono dokładnie odwrotnie. To znaczy, był tylko balet, natomiast nie było orkiestry, solisty i chóru. Od 60 lat Słowackie Stowarzyszenie Speleologów organizuje spotkania grotołazów pod nazwą Tydzień Jaskiniowy. W tym roku impreza wyjątkowo została zorganizowana po polskiej stronie Tatr. Na początku baliśmy się o frekwencję, ponieważ nasze polskie jaskinie, zwłaszcza ten kras wysokogórski, jest znacznie trudniejszy niż jaskinie słowackie, czeskie czy węgierskie. To jest poruszanie się na linach, to już jest zupełnie inny typ krasu. Baliśmy się o frekwencję, ale zaskoczyliśmy się bardzo miło. Zarejestrowało się 160 osób z Polski, ze Słowacji, z Czech i z Węgier. W organizacji przedsięwzięcia pomógł Tatrzański Park Narodowy i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Moim zadaniem wraz z kolegą jako TOP było zaprowadzić gości do jaskini Wielka Litworowa. Mieliśmy 5 grotołazów. Wynieśliśmy liny z Doliny Małej Łąki na Małołączniak, 900 metrów podejścia do góry w pionie. Następnie zaporęczowaliśmy tę jaskinię do sali pod płytowcem, to jest takie miejsce, gdzie jest biwak. Pokazaliśmy troszeczkę jeszcze zawalisko, partie zakopiańskie i wróciliśmy, nie ściągając tych lin dla następnych zespołów. Na szczęście te 5 osób akurat fantastycznie było wyposażonych, bardzo dobrze znali technikę pojedynczej liny, bezproblemowo zjeżdżali po tych linach i bezproblemowo wychodzili przez te wszystkie przepinki. Uczestnicy spotkania poznali specyfikę polskich jaskiń. Tatrzańskie jaskinie są takie surowe. To jest tak zwany wysokogórski kras. Powstaje w ten sposób, że wpadająca woda gwałtownie przepływa. Powstają wywierzyska i nie ma czasu na to, aby powstały formy naciekowe. Jaskinie, które tu powstały, są bardzo głębokie. Tego typu jaskinie na obszarze Słowacji występują sporadycznie. Nieodzownym elementem spotkań są posiady przy ognisku i tradycyjny tort. Na hippicznej mapie Podhala powstało nowe, atrakcyjne miejsce. Stowarzyszenie Pronati, zrzeszające miłośników koni, postanowiło wybudować w Ludźmierzu parkour z prawdziwego zdarzenia. Tenże obiekt tutaj wydzierżawiliśmy od gminy Nowy Targ. Było to takie, można powiedzieć, nieatrakcyjne miejsce, wręcz wysypisko śmieci. Doprowadziliśmy ten teren oczywiście dużym nakładem pracy i można powiedzieć też ambicją i pracą wielu osób charytatywnie działających. W sobotę i niedzielę rozegrano tu konkurencję w skokach i ujeżdżaniu. W towarzyskich zawodach adeptów o Puchar Gór wzięło udział 34 zawodników z Polski i Słowacji. Bardzo dobrze się nam tu jeździ. Dobrze utwardzone podłoże. Parkour jest świetnie przygotowany. Nasza drużyna jest zadowolona. Zawody zostały zdominowane przez kobiety. To one również przygotowały parkour. Przeszkoda numer 9AB, jest to szereg. Jest to dość trudna przeszkoda, ponieważ składa się z 2 członów. Koń pomiędzy przeszkodą musi zrobić tylko 2 fule w galopie, czyli 2 kropki w galopie. I czasami zawodnicy się też dekoncentrują, puszczają koniom wodze albo źle najeżdżają. Zmaganiom jeździeckim z dużym zainteresowaniem przyglądał się Maciej Sztur. Przyjechaliśmy dopingować naszą sąsiadkę. Konia, na którym jeszcze wczoraj jeździłem sobie wakacyjnie. Pyłek się tu świetnie spisuje razem z Justynką, także krzyczymy i klaszczemy im. W ramach Pucharu Gór odbędą się jeszcze 3 spotkania. W Rogoźniku, Łopusznej, a pod koniec września... Pytamy na 2-dniowe zawody w Powożeniu, Tutok w Ludźmierzu. To z myślę, że będzie więcej chłopów, bo zaś
chłopy się przypatrzą, jak trzeba koniami jechać. Przewodnika pod Tatrz. Liczy 600 stron, zawiera opis 93 miejscowości Podhala, Polskiego Spisza i Polskiej Orawy i stanowi na coś w rodzaju kompendium wiedzy na temat tego terenu. A przesłanie, jakim kierowaliśmy się przy tworzeniu tej książki, jest takie. Nie trzeba koniecznie mieszkać w Zakopanem, nie trzeba koniecznie tylko zwiedzać Zakopanego i skalnego Podhala, bo wśród tych 93 miejscowości naszego rejonu jest 93 doskonałe okazje, żeby poznać ciekawe miejsca, piękne widoki, ciekawą historię i wspaniałych ludzi. W czasie promocji przewodnika w Białym Dunajcu można było obejrzeć zdjęcia Renaty Piżanowskiej, które ilustrują opisywane w przewodniku miejsca. Wiadomo, że tutaj nasze Podtatrze to nie tylko te kapliczki, to nie tylko kościółki, nie tylko figury przydrożne, które oczywiście są piękne, ale tutaj można pobawić się aparatem. Można poszukać tego światła, pobawić się kolorystyką. I ja właśnie zachęcam tutaj ludzi, którzy przyjeżdżają, biorą ze sobą aparat, żeby właśnie poszukali tych momentów. Pochodzi z Chabówki. Z zawodu jest pielęgniarką. Obecnie jednak nie pracuje. Całkowicie poświęca się rodzinie i pracy społecznej. Sołtysem jest od 1,5 roku. Skupiliśmy się na poprawie i na remontach dróg takich osiedlowych. Udało nam się już poprawić jedną taką dosyć dużą drogę. W tym momencie jest przygotowywany projekt na kolejną. Przygotowywane jest oświetlenie dwóch kolejnych rul. Mam nadzieję, że w czasie trwania mojej kadencji uda nam się oświetlić wszystkie osiedla i poprawić wszystkie drogi. Na niedzielnym festynie w Chabówce można było spotkać przedstawicieli wszystkich organizacji, z którymi, jak podkreśla pani sołtys, bardzo dobrze współpracuje się na rzecz wsi. Festyn odbywał się obok powstającej remizy, która w przyszłości ma być również centrum kulturalnym Chabówki. Kiedy teren obecnego boiska zostanie poszerzony, powstanie tu infrastruktura sportowa z prawdziwego zdarzenia. Decyzja o tym, co można by zrobić z ewentualną wygraną w naszym konkursie, nie jest łatwa. Powiem pani szczerze, potrzeb jest wiele, ale mam nadzieję, że wspólnie, tak jak to zresztą wszystkie ważniejsze decyzje podejmujemy wspólnie z Radą Sołecką, gdzie też współpraca jest bardzo fajna, bardzo jestem zadowolona. Myślę, że podjęlibyśmy tą decyzję na pewno wspólnie, ale znaleźlibyśmy na pewno myślę, że podzielilibyśmy chyba każdą organizację po trochu, żeby jakoś tak było każdemu miło, że to wspólnie wygraliśmy, oczywiście, jeśli bym wygrała.